Witam ponownie, zagrajmy w Mega Man Zero, w końcu długo oczekiwany finał. Dlaczego tak długo nie było odcinka finałowego? Dlaczego? A to dlatego, że za pierwszym razem, gdy nagrywałem podczas misji finałowej, było coś takiego jak takie dwie areny, gdzie walczyliśmy z bossami, których wcześniej pokonaliście. Właściwie my pokonaliśmy, a dokładniej ja. W końcu to ja gram, a nie wy. I no, kto grał w Mega Mana, to skojarzy, a kto nie, to zobaczy później. No i pomyślałem wtedy, że zrobię takie przyspieszenie, że na przykład tam 2-3 razy szybciej będzie się wszystko działo, jak walczę z bossami, i włączę jakąś muzyczkę. Ale YouTube się uczepił, że to coś tam prawa autorskie, więc no dobra. To zrobiłem jeszcze raz, ale tak zrobiłem, że pominąłem jedną misję i tak nagrywam po raz trzeci. I teraz tak. Mamy kasiorki tyle, ile potrzebujemy. Mamy wszystkie broni oprócz tarczy bumerang, ponieważ tarcza bumerang nie jest aż tak potrzebna. W takim razie ja wezmę nakarm cyberelfa i Winky nakarmiona. Świetnie. Dobra. I teraz pobierz. Świetnie. Pobieram. Oj. To by było na tyle. Tu jest kolejny cyberelf, który nam może powiększyć energię, ale lepiej wziąć tego, ponieważ on nam podwaja. Ale jeśli ktoś by chciał podekspić, no to sobie może wydłużyć jeszcze. Tu podejrzewam, tutaj poniżej, między tym a tym, będzie jeszcze jeden. I tutaj mamy tego i tego cyberelfa, który może się stać subtankiem. Czyli czymś w rodzaju dodatkowego paska energii, tylko że my ładujemy do subtanka wtedy, kiedy mamy full życia. Dobra, trochę się nagadałem. Czas doładować cyberelfa. I działamy. Szybko, szybko, szybko. No i niestety muszę to podzielić na dwie części. Dobra, rozpocznij misję. Na Arkadia. Zero, musisz przetrwać! Będę czekać aż do dnia, w którym powrócisz! Obiecaj, że wrócisz cały i zdrowy! Yes! I zaczynamy misję! Szybko, szybko, szybko! No i teraz w tym takim pomieszczeniu liczy się tutaj to, żeby nas nie kusiło skakanie po innych terenach i zdobywanie na przykład choćby apteczki, która spada. Bo to tylko nas zachęca do tego, żebyśmy sobie skoczyli i zdobyli coś interesującego. Ale prawda jest taka, że jeśli zmaścimy sytuację, no to niestety, ale trzeba od samego dołu zaczynać. No i trzeba też szybko się śpieszyć, bo później ten oto przyrząd zniknie. A my uważamy na zabójcze kolce, które są zmorą w Mega Manie. Wow, 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 wow. Kolejny cyberelf. Coś to ryzykownie zacząłem. Wow, wow. Dobra, nie będziemy cudować. Co jest? Co jest grane? No, dajesz. O Boże. O Boże. Trzeba uważać, żeby mnie coś nie wyrzuciło. Trzeba uważać, tu są kolce. Oj, 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 oj. Jak mi przykro. Teraz sobie czekamy na kolejną platformę. Pięknie. Ach. No i tu jest właśnie taki
motyw, że trzeba poczekać. Niestety. No. O, wow. O kurde, żem zmaścił. Nie chcę przedłużać i was męczyć oglądaniem. Ale cóż, musicie wytrzymać. Dobra. Nie będę ryzykował. Ściachaj go, pięknie. Musimy uważać. Kurwa mać. No to żem dojebał. Ach. Kurde, za pierwszym razem i za drugim mi dobrze poszło. Właściwie tylko za pierwszym. Dobra, zaraz wracam do tego momentu. Niestety przegrałem. Dobra, i jestem. Tylko że tym razem jakoś mi się udało bez zbędnych problemów. I tutaj mamy coś w rodzaju piorunków, które się uaktywniają zgodnie ze wskazówkami zegara. I trzeba uważać. Oj, 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 kurde. Czemu ja mam takiego pecha? Ach. Dobra, jeszcze raz. Dobra, jestem znowu. Mam nadzieję... O, już by było prawie. Już by było prawie. O, przez te szczelki. Przez te szczelające dziadostwa mnie tak zakosiło. Pięknie. Idziemy szybko, szybko wspinaj się, Mega Man, co ty wyprawiasz? Ale jaja, pieniążki wylatują. Nie w to miejsce, gdzie trzeba. I zaczynamy, boss nie jest dość ciężki, więc sami zobaczycie. Jesteś za duży na ślimaka. Po prostu spadaj. Teraz... O ile mnie głowa nie boli, to będzie najlepszy ogień na niego. A, i sobie przypominam, że taka taktyka jest najlepsza. Jak on sobie mu skaka. A, nie udało ci się. Aj, 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 aj. No, dajesz. Mega Man, nie poddawaj się. Pięknie. Kurde, mam coraz mniej życia. A temu jeszcze tyle zostało. Dajesz szybko, Mega Man. Mamy bardzo niefajnie z życiem. Szybko, szybko, szybko. Ale tło nawet mi przypomina trochę Star Wars. Bo to tak wygląda, jakby w kosmosie coś było. Jakby stacja jakaś. Ale może to tylko moje domysły. No, już prawie. Już prawie. Coś przymula lekko. No. I koniec z galaretką. Mission complete. Dobra. Masz cyberelfa. Świetnie. Jupi. A ty skąd się tu wzięłaś, kobito? Ale to, co będzie, to za chwilę zobaczycie. Na razie sobie pogadamy. Shield, dlaczego tu w ogóle jesteś? Ja? Tak mi przykro, to... Bo ja stworzyłam kopię X-a. To dlatego... Jak mogłaś stworzyć kopię X-a? Ty zdrajczynio jedna, jak cię zaraz wychlastam, to zobaczysz. Nie musisz przepraszać. To nie twoja wina. Co? Co ty mówisz? Tak nie można.
Myślałeś, że to będzie dla dobra wszystkich. Proszę, zostaw wszystko mnie. Zero, dziękuję ci. Dobra. Dane. Zapisz. Tu sobie zapiszemy i zaczniemy walkę już finałową. No ale to zaraz, bo muszę sprawdzić, ile jeszcze mam pamięci w kompie.